Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna recenzja, kolejna gra. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować ostatnią grę, grę karcianą wydawnictwa Lucrum Games. Mowa tutaj o grze Intryganci. Intryganci to gra karciana od 3 do 5 graczy, wiek graczy 10 lat, rozgrywka, no tutaj pudełkowo jest 30-60 minut, myślę, że w okolicy tam 45 minut taka pełna rozrywka, taką pełną rozrywkę można wykonać. Już same pudełko podpowiada, o czym jest ta gra, zdrada, podstęp, spisek, będziemy tutaj knuli, knowali i tak naprawdę dokonywali takiej intrygi doskonałej za pomocą 7 postaci, które będziemy, każdy z graczy będzie dysponował w swoim kolorze. Jeżeli uda mu się w swojej turze ułożyć 6 różnych, wyłożyć przed siebie w swoim krzyżu gry, dostaje punkt, wtedy pozostali gracze niestety będą bez punktu, albo zagrywać tak karty, żeby inny gracz, który bierze udział w rozgrywce, wyłożył 2 takie same karty, wtedy my dostajemy punkty, ten gracz odpada, bądź też jeżeli któryś z graczy zagła życzonego karła, który jest na pudełku, wtedy w zależności od wariantu gry zazwyczaj ten gracz przegrywa i wszyscy pozostali dostają punkty. Tradycyjnie oczywiście pokażę Wam elementy, jak grać, no i pozwolicie, że na koniec powiem kilka słów na temat tej pozycji, także zapraszam. Tradycyjnie zajrzymy do pudełka Intrygantów. Zacznę od instrukcji, widzicie, mała instrukcja, taka spasowana do pudełka. Wydaje mi się, że jest dobrze napisana, każda z postaci jest opisana dosyć klarownie, więc myślę, że pod tym względem po przeczytaniu tej instrukcji nie powinno być żadnych kłopotów, żeby zagrać. Intryganci to gra karciana, więc znajdziemy w pudełku tylko i wyłącznie karty. Mamy tu 5 zestawów kart dla każdego z gracza w 5 kolorach. Każdy z graczy dostaje przede wszystkim 7 postaci. Te postacie są takie same, różnią się tylko kolorem, ja je zaraz szczegółowo omówię. Dodatkowo każdy z graczy ma taki licznik, który będzie odmierzał punkty i pomoc. Każda postać jest opisana, więc jeżeli nie zna jeszcze tych kart, może zawsze podejrzeć, zweryfikować, zobaczyć i oczywiście jeżeli będzie dostawał punkty, te będzie przesuwał, obniżając tą kartę w dół. Także temat bardzo praktyczny. Oprócz zestawów dla gracza mamy także jeszcze dwa inne rodzaje kart. Mamy króla, 6 kart, tutaj mamy na dole jest określony król, na górze mamy postać, a także karty neutralne. Tych kart jest 14, to nie jest nic innego jak karty, które posiadają gracze, tylko są zdublowane, czyli mamy 2 szpiegów, 2 damy, służki. W tym momencie tych kart jest 14. Czas na prezentację głównych aktorów, czyli nasze postacie, które będą knuły intrygi. Zacznijmy od służka. Za pomocą tej karty można odrzucić jedną kartę z ręki i dobrać jedną kartę ze stosu. Mag. Można z pomocą maga wymienić z jednym rywalem dowolną liczbę kart z ręki. Dama. Można zamienić miejscami 2 wyłożone na stole karty. Każą jest najbardziej perfidną kartą w zależności od wariantu, jaki gramy. Generalnie każą powoduje, że wykładając tą jedną kartę możemy przegrać rozgrywkę. Szpieg umożliwia pokazanie rywalom swojej karty na ręce. Za pomocą doradcy odkrywamy ze stosu kartę króla. Jeżeli któraś z osób za pomocą doradcy wyłoży kartę króla, mamy tu w tym momencie strażnika, to trzeba być ostrożnym. Ktoś doniósł królowi, że strażnik może być intrygantem i w tym wypadku akcja strażnika po prostu nie będzie wykonywana, tylko będzie można wyłożyć kartę, aczkolwiek nie będzie można wykonać akcji związanej ze strażnikiem. Do momentu, który inny gracz po prostu pociągnie inną kartę i wtedy akcja strażnika będzie uwolniona, będzie zablokowana inna akcja, innej postaci. Przygotowanie do intrygantów jest bardzo proste. Oczywiście każdy gracz, który bierze udział w rozgrywce, bierze ten licznik, bierze kartę pomocy. To będzie mu pomocne raz przy liczeniu punktów i żeby mógł weryfikować, jakie akcje może zagrywać. I teraz w zależności od liczby graczy, tutaj zasymulujmy rozgrywkę dla 3 graczy, czyli bierzemy zestawy każdego gracza, czyli mamy tu 3 kolory, dokładamy do tego karty neutralne, czyli 14 kart neutralnych. Te karty są
stanowią jeden stos, są tasowane. Po przetasowaniu każdy z graczy dostaje po prostu 6 kart, z którymi będzie zaczynał rozrywkę. Stos odkładany jest na bok, w pobliżu pola gry. Kiedy znamy karty, mamy 6 na ręce, wybieramy gracza startowego. Według instrukcji jest nim gracz, któremu najgorzej patrzy z oczu. No i w tym wypadku wygląda rozrywka w ten sposób, że zagrywamy jedną kartę przed siebie i musimy rozpatrzyć efekt tej karty. To jest dosyć konieczne. Jeżeli ja jestem graczem zielonym i zagrałem zieloną kartę, wtedy kolor karty wyznacza gracza, który będzie zagrywał ponownie. Czyli w tym wypadku ja mogę zagrać ponownie inną kartę. Jeżeli zagram kartę siwą, czyli kartę szpiega, też musimy ten efekt za każdym razem rozpatrzeć. I w tym wypadku karta siwa wskazuje gracza, który ma najmniej kart wyłożonych przed siebie. Jeżeli jest remis, wtedy ja wskazuję gracza, który będzie rozgrywał swoją turę. Oczywiście wygląda w ten sposób, że jeżeli w swojej turze wyłożę dwie takie same karty, czyli wyłożę dwie damy, w tym wypadku przegrałem, inni gracze dostają po jednym punkcie, tasujemy karty, rozdajemy karty i gramy ponowną rundę. Jeżeli mi się uda w swojej turze wyłożyć 6 kart, to w tym wypadku z automatu wygrywam i dostaję punkt, pozostali gracze nie dostają punktu. W wariancie intrygantów mamy 3 tak naprawdę warianty z zastosowaniem karła. Jeżeli zagrywamy w podstawowej wersji karła przed siebie, w zasadzie nic się nie dzieje, nie ma żadnego efektu, ale jeżeli za pomocą doradcy któryś z graczy wyjął karła w postaci króla, w tym wypadku wyłożenie takiego karła powoduje, że z automatu po prostu przegrywamy grę. To jest pierwsza opcja w takiej wersji podstawowej. Wariant zły karzeł mówi wtedy, że jeżeli wykładamy karła przed siebie, oczywiście, to z automatu przegrywamy taką rozgrywkę, więc należy tego karła się pozbyć. Wtedy, jeżeli ktoś wyciągnie króla z opcją karła, wtedy po prostu ten efekt jest niwelowany i wtedy ten karzeł może być wyłożony bez żadnego efektu. Wariant perfidny karzeł mówi w ten sposób, że nawet jeżeli wyłożymy karła, kiedy król na to nam pozwala, jest to nasza ostatnia, 6 karta, to i tak przegrywamy rozrywkę. Niestety wszyscy pozostali gracze dostają punkty, my niestety nie. W rozgrywce trzyosobowej rozrywkę wygrywa gracz, który jako pierwszy uzyskał 6 punktów. Wtedy jest największym intrygantem na dworze. Rozrywka czteroosobowa toczy się do uzyskania 5 punktów. W pewnym składzie wygrywa grę gracz, który uzyska jako pierwszy 4 punkty. Witajcie w drugiej części podcastu. Pierwszy zobaczyliście, jak wyglądają elementy, jak się gra. Teraz pozwolicie, że powiem kilka słów na temat tej pozycji, oczywiście od siebie. No, zawsze zaczynam walorem estetycznym i muszę powiedzieć, że no, gra, jakbym ją zobaczył na półce, no to gra by mnie zaintrygowała już. Intryganci, zdrada, podstęp, spisek, żeby wygrać musi być zły, bardzo zły. Już zachęca ten karzeł taki, który się śmieje. Gra jest naprawdę solidna, bardzo dobrze spasowana. Pokażę Wam oczywiście, bardzo się cieszę, że autorzy pomyśleli o graczach, bo jest tak spasowane pudełko, widzicie? To jest akurat plus, jest spasowane tak pudełko, żeby karty mieściły się w koszulkach, więc tu w tym wypadku jest jak najbardziej zdecydowanie plus dla wydawców, że pomyśleli o tym aspekcie, bo myślę, że te karty zdecydowanie trzeba zakoszulkować. Ale niestety to jest tyle plusów, jeżeli chodzi o wykonanie. Ja jestem człowiekiem praktycznym, lubię praktyczne zastosowania, tym bardziej w grach planszowych. I muszę powiedzieć, że niestety barwa tych kart, czy grafiki są fajne, ale barwa tych kart, barwa tych grafik, te grafiki powinny być o pół tonu, o ton zdecydowanie jaśniejsze. No nie wiem, czy chciano zastosować taki efekt mroczności, takiego, one są zadymione, one miałyby zdecydowanie lepszy odbiór, jakby były jaśniejsze. Także bynajmniej dla mnie, tak? Druga sprawa, dobór kolorów.
niestety powoduje, że siwy z niebieskim się totalnie zlewa. Ostatnia sytuacja, gdzie graliśmy na dworzu o 21:00, było ciepło, niestety już mrok, te karty się zlewają, tym bardziej napisy, które tutaj mówią o charakteryzacji, charakterze każdej z postaci, niestety są nieczytelne. Ta czcionka jest taka siwa, co powoduje, że tak naprawdę ona się totalnie zlewa, więc pod tym względem, no to niestety to jest według mnie dosyć spory minus, jeżeli chodzi o wykonanie graficzne. Ja zanim przygotowałem się do recenzji, spojrzałem na BGG i muszę powiedzieć, że nasza edycja, czyli polska edycja wydana przez Lucrum Games, jest o niebo zdecydowanie lepszą edycją od tej pierwotnej edycji, aczkolwiek moją uwagę zwróciła edycja wydana przez jakąś hiszpańską firmę w 2013. Kolorowa, naprawdę bardzo fajne karty, grafiki i co najważniejsze, wszystko zostało zastąpione ikonografią. Można. Tam naprawdę te gry fajnie się odbiera i no, ta grafika jest zupełnie inna. Naprawdę wydaje mi się, że ta gra by wizualnie zyskała, jeżeli byłaby no, zdecydowanie jaśniejsza. Ale to jest tylko i wyłącznie mój zarzut, moja opinia, więc każdy ma oczywiście tutaj swoje zdanie. Pomijając wykonanie, bo wydaje mi się, że po dwóch, trzech rozgrywkach wykonanie nie będzie miało dla Was kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli poznacie mechanikę, to tak naprawdę będziecie już wykonywali pewne ruchy z automatu. Pomijając, myślę, że wykonanie, ta gra naprawdę ma bardzo fajny klimat. To, co jest na pudełku, ta intryga, podstęp, spisek jest na kartach. Na tych siedmiu postaciach autor no, zawarł w zasadzie całą mechanikę. Zagrywając kartę, wykonujemy tą kartę. Te karty są niestety, albo stety, dosyć mocno negatywne. Za każdym razem podkładamy graczowi świnie kolokwialnie, wbijamy mu nóż w plecy i muszę powiedzieć, że faktycznie tutaj ten klimat tej dworskiej takiej intrygi, knucia, knowania, blefowania tak naprawdę to się przez cały czas przejawia i faktycznie te 40 minut takiego fajnego klimaciku gra wywołuje no, emocje. To jest najważniejsze w grach, że są emocje. No, czasami to są negatywne emocje, bo ktoś tam coś podrzucił, nie mamy co, wiemy, że przegramy niestety, bo mamy takie karty, że nie da się inaczej, ale no cóż, mamy 6 rund, więc w tym wypadku jak nie teraz, to może w następnej. To jest gra karciana. Na początku oczywiście przygotowujemy tą rozgrywkę, tosujemy te deki, karty neutralne, więc gra jest na wskroś losowa. Możemy dostać różny dociąg, jeżeli dostaniemy kartę w swoim kolorze. To jest troszeczkę łatwiej, bo zagrywamy kilka kart po sobie. To wtedy łatwiej nam jest zagrać te 6 różnych kart. I tutaj ta, można powiedzieć, skalowanie. Wydaje mi się, że przy mniejszej liczbie osób, 3, 4 może, łatwiej jest ułożyć właśnie te 6 różnych postaci. Tam przy 5 graczach, no tak naprawdę to rzadko się udaje. Przy 6 graczach najczęściej odpadamy, bo wyłożymy drugą postać, albo wyłożymy karła przy tej opcji wariantu. Oczywiście nie wspomniałem o tej wariacjach karła, czyli wykonamy karła i z automatu przegrywamy. Więc no tutaj to zarzut, nie zarzut, niestety jest taka gra, tak jest skonstruowana, że faktycznie uzyskanie tych 6 różnych kart dla 5 graczy, no to jest dosyć, no raz na kilka czy kilkanaście rozgrywek może się to zdarzyć. No cóż, muszę powiedzieć, gra jest może nie nowatorska, bo nic nowego tutaj nam nie wnosi, ale wnosi fajny klimat, fajną mechanikę. To jest połączenie Cytadeli i Listu Miłosnego. Obydwie pozycje bardzo lubię, więc taki miks spowodował, że Intrygantów też, wydaje mi się, pomimo tych mankamentów moich, w moim mniemaniu graficznych, myślę, że od początku, jak już grałem na Polkonie, ich polubiłem, więc myślę, że gra będzie się cieszyła no, długo, że tak powiem, moim uwielbieniem. I myślę, że będę zarażał oczywiście innych graczy
tych, które wiem, że nie pobiją się i nie poobrażają, jeżeli no, przez 40 minut będziemy niestety im bijali nóż w plecy. Tą grę możecie kupić w okolicy 45-50 zł. Wydaje mi się, że ona jest, cena jest adekwatna do tego, co dostajemy. Macie dosyć solidne, pancerne pudełko, karty, no aczkolwiek musicie od razu zaopatrzyć się w koszulki, bo myślę, wydaje, że to są karty. Niestety produkcja jest taka podobna do Cytadeli. Moje karty niestety nie zakoszulkowane, już są praktycznie no, pościerane, więc to jest zdecydowanie wymagany. Koszulki są zdecydowanie wymagane. No i słuchajcie, no tyle generalnie, co mogę powiedzieć. Polecam Wam tą pozycję. Nic nowatorskiego, aczkolwiek bardzo fajna, klimatyczna gra karciana. Nie za długa, bo w okolicy 40 minut z mocno negatywną interakcją. Jeżeli lubicie takie gry, jeżeli macie z takich graczy, którzy nie przeszkadza właśnie taka negatywna interakcja, po prostu polecam, zagrajcie, spróbujcie. Myślę, że no, gra będzie miała swoich zwolenników na pewno zdecydowanie wśród graczy w Polsce. Tyle jeżeli chodzi o intrygantów. Dziękuję Wam bardzo. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Zajdziecie na Planszolandię, bo warto.